Witam Was w kolejnym odcinku z serii Wiedźmin 3 Dziki Gon. Jak pamiętacie, skończyliśmy w tym momencie, a mianowicie odkryliśmy wszystkie znaki zapytania w tym regionie, czyli... Biały Sad. I co, dzisiaj zrobimy już te zadania fabularne, a mianowicie spytamy się myśliwego, gdzie znalazł te ciała. I co, idziemy. I ogólnie mamy te miecze cechu żmii. Dobrze powiedziałem? Już nie pomyliłem coś. Tak, dobrze powiedziałem. Także dobra, idziemy już powoli. To jest niedaleko w sumie. A sobie te zioła, różne roślinki też pozbieram, bo trochę ich tutaj jest. Nawet bardzo dużo. Jest tam kto? Pewnie poszedł polować. Czyli myśliwego nie ma w domu, także... Ślady są świeże. Mysław dopiero co wyszedł z domu. Także Mysław chyba poszedł na polowanie. Okej, znaleźliśmy już Mysława. Ty jesteś Mysław? Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak, a one od wilków groźniejsze. Groźniejsze od wilków? Bez przesady. Psy groźniejsze od wilków? Bez przesady. A tak, właśnie tak. Wiesz czemu? Nie, ale coś czuję, że zaraz się dowiem. Bo wilki polują, żeby zaspokoić głód, a dzikie psy zabijają dla zabawy. Zupełnie jak ludzie. Tak. Tylu rzeczy się od nas nauczył. Czemu nie okrucieństwo? Gdzie znalazłeś ciała Nilfgaardczyków? Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś Nilfgaardczyków zabitych przez gryfa? A, już rozumiem. Wyście Wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Wskażę wam drogę, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobi. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Czemu nie? Czemu nie? Gryf nie ucieknie. Nie, ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. Od dawna macie problem z tymi psami? Odkąd zaczęła się wojna. Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopa zabije dla zabawy, a krowę na mięso. Ale kundla najwyżej kopnie. No to łączą się te bezdomne burki w stada. Głodne, wybudzone, całe w strupach, ale zdechnąć nie chcą. Bo te psy są cwane, cwańsze nawet niż lisy i strasznie cięte na ludzi. Okej. A mam wybrane ignie na szczęście? Okej. Za późno, znów kogoś dopadnie. Pokaż, co umiem. Ajajaj. Przy okazji mamy wpis do bestiariusza, czyli dzikie psy. Okej. Także kolejny rozdział do tematu bestii. Dieter. Znasz go? Służyliśmy razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim...
To było dawno temu. Zanim co? Zanim co? Zanim mnie wypędzono ze wsi. Co takiego zrobiłeś? Nic. Jestem odmieńcem. Wybaczcie, nie chcę o tym mówić. Nie żeby coś, ale też jestem odmieńcem. Też jestem odmieńcem. Tak, ale innego rodzaju. Jeśli to likantropizm, mogę pomóc. Co? Likantropizm, wilkołactwo. Załatwiałem już takie sprawy. To zwykle proste klątwy, które... Syn dziedzica Florian i ja kochaliśmy się. Aha. Dieter nakrył nas w stajni. Mnie wygnano, a Florian się powiesił. Dziedzic zaczął potem pić, majątek podupadł. Ot, cała historia. Przykro mi. Przykro mi. Stare czasy. Miałem ci pokazać miejsce, gdzie znalazłem Nilfgaardczyków. Chodź. Wiesz coś o tym gryfie? O, niewiele, to nie zwierzyna dla mnie. Za to ty dla gryfa jesteś w sam raz. Choćby dlatego powinieneś się nim interesować. Ja wiem, jak cicho po lesie chodzić. Także nawet gryf nie z oczy. Miejmy nadzieję, że wiesz, jak chodzić. A skoro jesteś myśliwym, to pewnie wiesz. To tu. Jeden leżał tam, pod pinkiem, bez głowy. Drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... Uważajcie na siebie. Poradzę sobie. To nie pierwszy gryf, z którym mam do czynienia i nie ostatni. Oby tak było. Aby tak było. Bywajcie. Bywaj. Nilfgaardczycy coś tu świętowali, ale gryf im przerwał. Ziemia aż ciemna od zakrzepłej krwi. Biwa? Te ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni, pewnie Nilfgaardczycy. Okej, to czyli tędy mamy iść. Potrzeby chwytać. Czy raczej to, co z niego zostało? Ciało sprzed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy gryf go tu przyniósł. I długo umierał. Kości, krowie, psie, ludzkie. Resztki z kilku miesięcy. Okej, gryfa zostawimy już na końcu martwego. Beleński drugi miecz. Jego wysokość M chyba M Dice. Okej. Spalone, a mógł zrobić tylko człowiek. Okej, to też już mamy podkrytę. Znaczy, zbadaliśmy co i jak. Tutaj coś leży. Okej. Samica. Larwy w ranach zdążyły się wykluć. Czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. A drugi gryf. Musi być samcem. Głębokie rany kłute na całym ciele.
a na pazurach idzie obijanie śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść, jak spała. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku. Miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw dopadł Nilfgaardczyków tu w lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. Zrobiłem, co mogłem. I mamy trzeci poziom. Dobra. Że przy okazji... No właśnie, tutaj mamy to siodło. To jest chyba to samo, prawda? A no, jest to samo. Okej. Dobra, chyba wszystko mamy. Tutaj mamy nowy poziom. Jeszcze potrzebuję tego czwarty poziom, aby odblokować tą kieszeń. Wtedy dodam sobie tą umiejętność, którą bardzo mocno ją rozwijam. Okej. Okay. A jeszcze odwiedzimy zielarkę, która jest tutaj. No, bardzo sporo ekspo. Czy tam doświadczenia, bym bardziej powiedział. No, dobra. Także pójdziemy trochę na skróty. Tak, można jeszcze to zebrać. O matka włoska, mam nadzieję, że się nikt się nie obraci, jak to sobie trochę pożyczę. Coś nie mogę podnieść. Wada księżycowa. To podniosłem? A, chyba nie. No jeszcze tego tutaj sprawdzimy. Dobra. Ten gryf tak poranił tę kobietę? To gryf ją tak urządził? Lenę? Tak. Dopadł ją, jak szła nocą przez las. Nocą? Przez las? W czasie wojny? Umówiła się na schadzkę. Wiecie, młodzi. Z miłości zrobią każdą głupotę. Rany się goją, ale i tak umrze. Krew zbiera jej się pod czaszką. Na to moje eliksiry nic nie poradzą. Mógłbym spróbować jej pomóc. Mógłbym spróbować jej pomóc. Jaskółka leczy nawet wewnętrzne obrażenia. Ale? Wiedźmińskie eliksiry nie są dla ludzi. Ona i tak umrze. Tak, spokojną śmiercią, pod wpływem twoich specyfików. A jeśli podam jaskółkę i coś pójdzie nie tak, cała wieś będzie słyszeć jej wycie. Rozumiem. Zrobisz, jak uważasz.
Skoro i tak mają umrzeć, to może jej pomożemy. Ale najpierw znałeś tu jakąś Klarę? Słuchaj, znałaś tu w okolicy jakąś Klarę? Przyznałam, mało powiedziane. Klara była moją przyjaciółką, jedyną bliską mi osobą w całym Białym Sadzie. Do czasu, aż jej mąż Volker pokłócił się z dziedzicem. Zabrał wtedy całą rodzinę. Założył w lesie drugą osadę. Dziedzic pojechał tam z całą świtą nakłaniać ich do powrotu. Miało być po dobroci, ale... Sam widziałeś. Podobno Klara powiedziała coś o synu dziedzica, Florianie. Coś, co go rozwścieczyło, ale czy to prawda? Sporo tu nieszczęść, jak na taką małą wieś. W każdej wsi tak jest, choćby najmniejszej. Wystarczy popytać, ale żeby nie kończyć tak łzawo, masz na pociechę. O, dziękuję. A ty podobno jesteś ciężko ranna. Tak? O, serce jeszcze. Owoce berberki. Płatki zimejki. Coltinarius? Jakiś grzybek? Okej. Okay. Taka jest twoja historia. Jaka jest twoja historia? Smutna. Kojarzysz świątynię Melitele Velander? Czy kojarzę? Nie zliczę, ile razy tam byłem. Ile razy matka Neneke zakładała mi szwy. Musieliśmy się mijać. Uczyłam się u niej na uzdrowicielkę. Ale miałam 18 lat, jak mnie przyjęli, a wtedy nie nauki ma się w głowie, tylko miłość. Był taki jeden chłopiec, Gosław. Jak zdejmował do pracy koszulę, nowicjuszkom wszystko leciało z rąk. Rzuciłam dla niego świątynię, spędziliśmy cudowne lato, a potem on rzucił mnie. Neneke nie chciała mnie przyjąć z powrotem, a rodzice dali tylko płaszcz podróżny i chudy mieszek. Bez słowa. Długo nie mogłam znaleźć dla siebie miejsca, aż trafiłam tu. Ot, cała historia. Okej. Okay. Mam eliksir dla Leny. Mam eliksir dla Leny. To jaskółka. Zwiastun wiosny i symbol odrodzenia. Adekwatna nazwa. To się jeszcze okaże. Tak jak mówiłem, może jej zaszkodzić. Bardzo. Na mnie to działa natychmiast. Ale ja mam szybszy metabolizm. U niej efekty wystąpią dopiero po kilku dniach. Czemu się w końcu zdecydowałeś? Uznałem, że lepsze to niż bezczynność. Podobasz mi się, Wiedźminie. Masz to taki mały podarek za to, że nie jest ci wszystko jedno. Okej. Okay. No, spod ekspa. Fajnie. Jadł. Ojej, przeciwprzekręty, Okej, mamy coś tutaj. Potu i krwi. Jakiś nowy spis bestiariuszu o upiorach. Wow. Morowica dziewica. Morowa dziewica. O Jezu. Okej. Okay. I północnica. Północnica. Matko Boska, jak ja czytam dzisiaj. Okej. Okej, mamy kolejne wpisy. Szukaj, może wejdziemy w olej przeciwprzeklętym. Okej, mamy nowy olej.
Że co, idziemy teraz do Besemira. Czyli po pierwsze do Tartaku. Będzie najbliżej. Znaczy do tego znacznika. I szybka podróż do Most Płaczki. Okej. Okay. Panie kupiec, mogę coś ci sprzedać? Rzucę okiem. Okej. Dobrze, tutaj mam jeszcze tylko to do przerobienia. No to troszkę zrobiliśmy. A dwa zgryfa. Uważaj na siebie. Bledy Nordli. Gospodarzu, to pole po drugiej stronie rzeki. To czyta. Tam pod lasem? Bo ja na Skrimku. Dobry z jego chłop, panie Wiedźmin. Tak? W czym rzecz? Już pół roku jesteśmy na szaku. Wiesz, że minęło już ponad pół roku, odkąd załatwiliśmy Biesa z Worunę? Tak. Biesa. I nie tylko. Jak się nazywał tamten sukinsyn? Drugan? Niech mu ziemia lekką będzie. Dawniej wszystko wydawało się prostsze. Potwory były złe, ludzie dobrzy. A teraz pogmatwane to wszystko. Dawniej było dokładnie tak samo, tylko już zdążyłeś zapomnieć. Sam masz prawie setkę na karku, więc nie wypominaj mi wieku. Przyjąłem zlecenie na gryfa. Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan Nilfgaardzkiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować gryfa. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, co ustaliłeś? Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Zabrałem informację o gryfie. Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisim Boże. Nilfgaardczycy puścili je z dymem, ubili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha! Zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. I jest tylko gorzej. Mam już szakłak. Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam. Wracasz do tego za każdym razem, jak się widzimy. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. No i w tym odcinku będziemy walczyć już z Gryfem. Nie ma co dłużej zwlekać. Chodź, rozejrzyjmy się, gdzie zastawić pułapkę. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pole i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. Okej, mamy go. Jeszcze tylko wezmę medytację. A, do wczesnego ranka. Naprawimy tylko uzbrojenie. Aha. Nauka Nilfgaardzkiego. Deczne jest co. Punkt żywnościowy. Nowy ład. Poszukiwany dezerter.
i Puk pożyczę. Czy nic ciekawego? Witam stałego klienta. Czego ci potrzeba tym razem? Chciałbym, żebyś coś dla mnie zrobił. A no właśnie. Napraw. Bywaj. Bywaj. I co, idziemy do Wesemira. Szukasz kłopotów? Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na wszystkich wiedźmaków. Rzeczka, złote kłosy, urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. To jak, gotowy? Możemy zaczynać. Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje, zapach przynęty szybko się rozniesie. No, teraz pozostaje tylko zaczekać. Chodź, przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. Powiedz, co zrobisz, jak już znajdziemy Yennefer? Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kermoren. Trochę wcześnie na zimowanie. Tak, do śniegów daleko. I to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar, czyli są tydzień marszu od Kermoren. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? Może. Może w towarzystwie. Musi być gdzieś niedaleko. Przywitamy się. Czekaj. Kusza? Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. Hazard, proszę, proszę. Proszę, proszę. Sam grasz, a mi i chłopakom prawiłeś morały. Dość gadania. Mamy gryfa do ubicia. Okej, pierwsze co zrobimy, to po pierwsze tak. Bestiariusz. Gryf. Ale przeciw hybrydom. Ekwipunek. Ale i przeciw hybrydom. Oj.
Chodź, płotka. Jedziemy. Okej, udało się. Nieźle, nieźle. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić. Na przykład? Na przykład? Cięcie w ósmą za bardzo markujesz. No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie. Widzimy się w karczmie. Okej, możemy zabrać TV-u. Więc zobaczmy pióra gryfa, mutara za koniec gryfa i TV-u z gryfa. Teraz zgłosiłem się do Nip Garczyków po nagrodę. Co to jest do cholery? Żyto. Masz mnie za ślepca czy głupiego? To ziarno jest spleśniałe. Nie, nie wiedziałem. Czyli za głupiego. Cholera, nigdy się nie nauczycie. Kodeks wojskowy, paragraf 2, ustęp 3. Za dostarczenie wadliwych dóbr 15 razy w kańczugiem. Wykonać! Nie, 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 na bogi, nie! Czego? Przestałeś udawać dobrego wujka? Widzę, że przestałeś udawać dobrego wujka. Niczego nie udawałem. Wyciągnąłem do tych ludzi dłoń, a oni ją odepchnęli. Może dlatego, że ta sama dłoń trzymała miecz, od którego zginęli ich bliscy? Ha! Moralista się znalazł. A co ty byś zrobił na moim miejscu, co? Nie byłbym na twoim miejscu. Mów, po co przyszedłeś? Zabiłem gryfa. Wywiązałem się z umowy. Teraz twoja kolej. Gdzie pojechała Yennefer? Do Wyzimy. Czyli cały czas była dzień drogi stąd, pod moim nosem. Mogłeś powiedzieć. Mogłem. Ale wtedy nie zabiłbyś gryfa. Coś za coś. Stój! Nie skończyliśmy rozmawiać. Masz. Weź jeszcze to złoto. Żebyś nie czuł, że jesteś stratny. Nie wiecie co, nie weźmiemy od niego pieniędzy, żeby nie wiedzieć, że nie jesteśmy aż tak zakłonni na pieniądze, tylko mamy honor. A się zdziwił. No. Ojojoj, ale jest bity piotem. Dobra, także w tym momencie skończymy ten odcinek. Także udało się nam zabić gryfa. W przyszłym odcinku to pójdziemy już do Wesemira, aby opuścić Biały Sad. Także z tej strony był odkrywca Radik. I co, do zobaczenia w następnym odcinku z tej serii, czyli Wiedźmin 3 Dziki Gon.
Cześć.